Witaj na moim kanale, który jest poświęcony zgłębianiu wiedzy z zakresu sposobów rozwiązywania zadań ilościowych, ekonomicznych, w tym z zakresu przedmiotu nazywanego prognozy i symulacje. Nazywam się Alicja Miazgowicz, jestem korepetytorką od 2002 roku, która wspiera studentów w zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu ekonomii, matematyki i statystyki, szczególnie w praktycznym kontekście rozwiązywania zadań, również w predykcji. Dzisiejsza playlista koncentruje się na kluczowych technikach i metodach potrzebnych do skutecznej analizy szeregów czasowych oraz dobierania odpowiednich metod do konkretnych danych statystycznych, generalnie w prognozowaniu i symulacjach. W treści zadań dokładnie określam, jak dobierać metody do analizowanego szeregu czasowego, a następnie wyjaśnię poszczególne techniki, takie jak metody przy braku trendu i sezonowości, a przy wahaniach losowych, jak na przykład metoda naiwna, metoda średniej ruchomej ważonej, czy też innych odpowiednich metodach adaptacyjnych, jak metoda Browna, następnie Holta, Wintersa, a uzupełniająco w Excelu metoda wskaźnikowa dla wskaźników sezonowości addytywnej oraz multiplikatywnej. Zajmuję się również wykorzystaniem dodatku Solver, dodatku Excela do prognozowania i symulacji. Dodatkowo omawiam takie elementy jak błędy trafności ex post, jak RMS, mapy czy podobne oraz podaję ich interpretacje. Jako że ten przedmiot jest wydzielony częścią ekonometrii, to poruszam również elementy tego przedmiotu głównego, jak metoda estymacji KMNK wraz z interpretacją parametrów strukturalnych. Zajmuję się również dekompozycją szeregów czasowych dla lepszego doboru metod prognostycznych. Moje materiały mają na celu omówienie minimum wiedzy teoretycznej, przedstawienie, a następnie pokazanie praktycznych zastosowań, aby analiza szeregów czasowych stała się zrozumiała i przystępna. Krok po kroku. To może być proste. Zachęcam Was do zadawania pytań i dzielenia się swoimi uwagami w formie komentarzy pod filmami. Wasze opinie i sugestie są dla mnie ważne, bo pomagają mi tworzyć nowe, lepsze materiały. Czekam na propozycje tematów do omówienia w przyszłych filmach. Wasze komentarze są dla mnie ważne, aby zaplanować właśnie te przyszłe treści. Prognozowanie i symulacje to przedmiot uporządkowany. Można go zmienić na bardziej zrozumiały dla studentów kierunków ekonomicznych. Udostępniajcie filmy innym studentom, aby również mogli z nich korzystać. Chcę uprościć ten przedmiot, bo po co komplikować jego podstawy? Jako korepetytorka jestem tu, aby Was wesprzeć w nauce. Pozdrawiam i czekam na Wasze komentarze, subskrypcje i wspomniane udostępnienia. Pozdrawiam.